zapraszamy do Melta. Witam Was tutaj, cześć wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zapraszamy do Melta. Tak, wyjątkowo dzisiaj znowu materiał później się pojawia, cały film, a dlatego jak mogliście teraz przy tym zauważyć, zmieniło się trochę intro, Zapraszamy do Metra, musiałem nad tym popracować, to mi zajęło prawie cały dzień. Co nie zmienia faktu, że na Bemowie, bo o tej stacji Metra będziemy dziś mówić, trochę się dzieje. I też wyjątkowo dzisiaj, tylko i wyłącznie o stacji Metra C04. Bemowo. Jak widzicie, tak wygląda mniej więcej na powierzchni. Parkingi, Góryczewska, tramwaje. Tak, tramwaje na Góryczewskiej już od jakiegoś czasu jeżdżą, pętla osiedle Góryczewska funkcjonuje, ale może przejdźmy sobie do podziemia, bo domyślam się, że to chcielibyście chętnie zobaczyć, a później już przejdziemy do mniej więcej, tak jak zawsze, materiału z nadpowierzchni. Więc zaczynając od tego, co się dzieje pod ziemią, zobaczcie, jak wyglądał przejazd pociągiem bezpośrednio. Na dole jest dosyć ciekawy przejazd, prosto z kokpitu, gdzie faktycznie maszynista jeździ pociągiem Metra. Widok jest z Inspiro, więc możecie zobaczyć, że faktycznie stamtąd dużo nie widać. Ze Skody będzie już o wiele lepiej. No i tak, są takie, taka czekolada na górze. Od razu mówię, że ze stacji Bemowo na dole nie mam dużo zdjęć. To jest jedno ze zdjęć. No i teraz od razu jedźmy sobie trochę dalej, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda przy też dosyć ciekawym obiekcie, czyli przy torach odstawczych, gdzie faktycznie pociągi zmieniają kierunek, są serwisowane i też, z tego co pamiętam, tam jest miejsce, gdzie mogą być umyte, jak to już pamiętam. Także tego trochę tutaj, tego również jest coś. Więc przejdźmy sobie dalej do tych torów. Jak widzicie, jest krótki tunel, to jest najkrótszy tunel TBM w Warszawie, bardzo krótko był robiony. No i dosyć ciekawe to jest, no i tu mamy cały ten obiekt techniczny. On nie jest fizycznie, faktycznie jako budynek połączony z główną częścią stacji pasażerskiej. No i tutaj mamy trochę tych torów, mamy 4 tory łącznie, z tego co pamiętam są 4, z czego 2 są szlakowe i będą przyciągnięte dalej w przyszłości do Metra Karolin. Tutaj jak widzicie, mniej więcej już teraz się pojawia nam peron technologiczny i właśnie to na nim maszynista może przejść cały pociąg, sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest na miejscu. No i ogólnie po prostu przejść do drugiej kabiny i wrócić, czy pójść na kawkę, ewentualnie zejść po gaśnicę. No wiecie, różne możliwości są i tak to wygląda i na końcu jest oczywiście kozioł, przy którym też jest tłuczeń, co jest ciekawe, no i skoro jest tłuczeń, to są też zwykłe tam podkłady betonowe, ale to jest pewnie organizacja tymczasowa. To się jeszcze wszystko później w przyszłości według mnie zmieni, no bo tam będzie w przyszłości dalej to tunel ściągnąć, ale jeszcze musimy trochę to pozmieniać. No i dobrze, żeby nie było, że tutaj kończymy, przelećmy sobie teraz w drugą stronę. W międzyczasie możecie zobaczyć, jak wyglądają faktycznie tory odstawcze. Trochę tego tutaj jest, tych torów się ciągnie, jest trochę też również tych peronów, aby można było we wszystkie miejsca tutaj dostać się. Od razu mówię, tego miejsca nigdy więcej właściwie tak rozświetlonego i w ogóle go zbytnio nie zobaczycie, no bo tu dostępu nie będzie. Nie ma i nie będzie, zawsze takie miejsca są trzymane, aby tutaj nie było dostępu dla pasażerów, no bo też tutaj po co mielibyście się właściwie kręcić? W sumie powiedziawszy, to zbytnio nie wiem. Główne jest wasze miejsce jako pasażerowie, to jest peron, gdzie możecie wsiąść, pojechać dalej i dostosować się do wszystkich przesiadek i miejsc docelowych. Także to jest najważniejsze. No i już faktycznie stacja, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak ona wygląda, to właśnie tutaj, jak przejedziemy sobie kawałek tutaj tym tunelem, to później nagle mamy stację metro Bemowo. I też dosyć to ciekawie wygląda. Stacja metro Bemowo i metro Ulrychów bardzo podobnie do siebie wyglądają i dosyć są zbliżone też konstrukcje do stacji Płocka Młynów czy Księcia Janusza w niektórych elementach. Tutaj jak widzicie jest, no właściwie wykończone, mamy już siedzenia, są oczywiście słupy, wykończenie sufitu właściwie według mnie jest prawie w całości gotowe, ściany też również są, schody ruchome są zamontowane w jedną i w drugą, jak widzicie są podwójne, jest to ładnie oświetlone, wszystko pokazane dla mediów, no i dzięki temu też mogę wam to pokazać, jak tutaj faktycznie jechałem tym pociągiem. No i to byłoby na tyle ze zdjęć z podziemia, przejdźmy sobie na powierzchnię, czyli na zdjęcia z drona. Czyli na powierzchni, jak wygląda to wszystko z ulicą Góryczewską. Ważna rzecz a propos ulicy Góryczewskiej, na środku ulicy Góryczewskiej jest tutaj na tej stacji przygotowane miejsce, gdzie będą posadzone drzewka, aby to była taka jedna wielka aleja drzew.
jak Kondratowicza już niedługo. Od razu mówię, nad metą Ulrichów tam jest beton na środku, więc niestety tam nie udało się, ale o metę Ulrichów jutro będzie film, gdzie też będzie trochę materiałów, znaczy ja go będę nagrywać za chwilę, ale wy go zobaczycie już jutro. No i tak, co do samej stacji, jak wygląda na powierzchni. Wyjścia właściwie są w większości gotowe, trwają tam ostatnie prace wykończeniowe. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie głowicy stacji. Tutaj właściwie po prostu większych już prac nie ma. Przy windach niektórych jeszcze trwa wykańczanie. Czasami jeszcze w niektórych miejscach są doklejone ostatnie elementy cegiełek. Od razu mówię, prawie wszystkie cegiełki na powierzchni zostały już zamontowane. Pod ziemią jeszcze są montowane, a po poziomu minus 1, gdzie będziemy kasować bilety, czyli hali odpraw, tam właściwie nie wiem jak to wygląda, bo zdjęć ostatnio my to nie pokazywało i tam też nie wchodziły media. Co do ścieżek rowerowych, na przykład taka ciekawostka, tutaj właściwie jest już wszystko skończone co do tej stacji metra. Jest już druga warstwa asfaltu, też tutaj ostatnio było frezowanie dalej wiaduktu. Od właśnie metra Bemowo do właściwie metro Księcia Janusza, czyli dosyć długi odcinek. Z tego co słyszałem, udało im się jak to im się udało, czyli no tak mniej więcej. Zdjęć z tego nie będę mieć tak czy siak, bo zdjęcia są już trochę starsze, ale tutaj szczerze powiedziawszy dużo się jakoś strasznie nie zmienia w tym też, że okresie. Jak widzicie też, pomijając to wszystko, no obiekty techniczne też są jeszcze w niektórych miejscach dokańczane. Pod ziemią mniej więcej podobnie jak na górze, czyli ostatnie elementy, ostatnie szlify, ostatnie wykańczanie, ponieważ faktycznie tutaj do czerwca budowa musi się skończyć. Później będą trwały najprawdopodobniej 3 lub 4 miesiące odbiory techniczne i w październiku prawdopodobnie przejedziemy się tym metem. Nie będę się tutaj odnosić do tego, co w różnych mediach jest mówione a propos tego, że metro będzie otwarte w czerwcu lub nawet w lipcu. No według mnie to jest kompletna abstrakcja i po prostu nie wiemy jak działa plac budowy, no bo tutaj to jest po prostu po kolei zawsze musi iść cały proces odbiorów technicznych. Nie można robić odbiorów technicznych jednocześnie z ostatnimi pracami na budowie. To wszystko, tego wszystkiego nie da się po prostu zrobić w tym samym też, że momencie. Co do ronda, Ronda nie ma, tak? To już od jakiegoś dłuższego czasu nie ma. Metro Ronda Bemowo całkowicie zniknęło to już od dawna. Mamy tam skrzyżowanie. Czy lepiej to działa? Według mnie to skrzyżowanie, które mamy już aktualnie, według mnie o wiele lepiej wygląda i funkcjonuje, niż było to jeszcze za poprzedniej organizacji ruchu, jeżeli chodzi o skrzyżowanie, zanim tutaj w ogóle było metro i ktokolwiek myślał, że kiedykolwiek jednak tutaj to powstanie. Całkowicie jak tutaj się to pozmieniało. Tramwaje jeżdżą już na wszystkich tutaj trasach, więc to właściwie jest jak już powinno być. Wyjścia na przystanki tramwajowe są ogrodzone, ale dzięki tym wyjściom właściwie możemy bardzo dobrze zobaczyć jak to wygląda poziom na dole, więc jak ktoś chce sobie trochę więcej pooglądać, to zapraszam do patrzenia przez wyjścia. No i trwają też prace jeszcze ostateczne przy odtwarzaniu parkingu przy ratuszu Bemowo, bo tam jeszcze jest wjazd do zrobienia. No i sam parking jeszcze powoli jest odtwarzany z tego, jak wcześniej wyglądał. Parkingi prywatne, o których jest głośno, bo tam żadnych drzew nie ma, no to są parkingi prywatne, musiałyby być odtworzone w całości, tak jak wyglądały wcześniej. No i nie ma tam drzew, no bo to nie jest teren miasta, tak? To jest teren albo spółdzielni, albo jakiś już kompletnie prywatny. Tego akurat nie wiem, więc nie jestem dokładnie w stanie tego powiedzieć. Przy okazji na skrzyżowaniu, jak możecie popatrzeć na zdjęciach, dosyć ciekawie już obrazuje się mniej więcej, którędy samochody najczęściej jeżdżą i gdzie jest bardziej wytarty beton, gdzie jest faktycznie torowisko tramwajowe, czy też na asfalcie to widać. I też faktycznie muszę przyznać, że to trochę sygnalizacja pozioma tutaj na skrzyżowaniu, czyli pasy, trochę poznikały. Można byłoby to odświeżyć na jakąś bardziej już twardszą farbę białą, aby to nie zniknęło nam niedługo ponownie, chociaż domyślam się, że to był po prostu element tutaj na okres budowy, żeby jeszcze jakby coś można było pozmieniać, pokręcić, żeby nie było, że już jest na stałe farba, no i z tym właściwie nic nie da się zdobić. Oczywiście elementów zielonych na razie nie mamy, bo jeszcze już zima się skończyła, mamy wiosnę co prawda, ale w najbliższym czasie dosyć mocno się ochłodzi klimat, więc no, tak to wygląda. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek.
I do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale z bezpośrednio stacji Meta Udrychów. Tam będzie trochę zdjęć z powietrza i z drona, natomiast dużo więcej będzie zdjęć z podziemia, bo tam faktycznie odbywała się konferencja, gdzie prezydent Warszawy mówił, że już prawie jesteśmy na skończeniu budowy. No i co najważniejsze, cały peron można było całkowicie obfotografować, pooglądać i w to wszystko będę mogłem pokazać już bezpośrednio jutro. Więc do zobaczenia już jutro. Cześć!